Słychać. Dobry wieczór. Dobry niedzielny wieczór. Jesteś gotowa? Jesteś gotowy? Zaczynamy. Dziś, 9 maja 2021 roku, zaraz po tworzeniu mini nawyku czterokrokowej higienizacji jamy ustnej. Twoją higienistką, Konopką Agnieszką, zapraszam na rozmowę Krzysztofa Konopki z Ewą Bardadin, dziennikarką, krytyka mody, stylistką, osobowością świata mody. Zatem nie ma chwili do stracenia, zaczynajmy! Pasta na szczotę i mini nawyk szybciutko. Raz, żująca od zewnątrz, dół i żująca od zewnątrz i przód, raz, dwa, trzy, pionowo od zewnątrz, świetnie ci idzie, dół i od wewnątrz i lewa góra, żująca i od zewnątrz, dół, żująca od zewnątrz. Świetnie ci poszło. Wypłucz, wypłucz. Wytrzyj buziaczka. Tak. Wytrzyj buziaczko, wytrzyj. Mini nawyk, który teraz tworzysz. Aha. Czyli nitkowanie między zębami. W przyszłości przejdzie do pełnej higienizacji. Natomiast tworzysz ten mini nawyk ze mną przez te półtorej minutki. Trzecia czynność. Po to, żeby prawidłowo higienizować swoją jamę ustną. Czyli wyrobić nawyk czterokrokowej higienizacji jamy ustnej. Zatem góra, irygacja, dziąseł. Dół. Od wewnątrz. I dół. Wspaniale ci poszło. Koniecznie zapisz tworzenie mini nawyku w dzienniku rozwoju. A już teraz. Dokładnie, to na. Krzysiu, nie wiem, czy cię słyszymy jeszcze. Natomiast witaj, Krzysztof, witaj, kochanie. Zaraz ci przekażę mikrofon. I oczywiście ja przejdę sobie do łazienki, przejdę w pełną higienizację, której absolutnie tego wieczoru nie może nam zabraknąć. I wszystkich równolegle zapraszam. Równolegle oglądając rozmowę Ewy Bardadin, dziennikarki, krytyka mody, stylistki Krzysztofem Konopką, dentystą, orapistą. I życzę Państwu miłego wieczoru. Dobry wieczór. Jeszcze słyszymy się dobrze. Jest mi niezmiernie miło gościć Panią w programie popularyzującym czterokrokową higienizację jamy ustnej. Idea naszej rozmowy wynika z obustronnej dbałości o pozytywny wizerunek człowieka. Jakie czynniki składają się na dobry wizerunek? Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. Witam wszystkich Państwa. I przywitanie cudowne w waszym gabinecie, w waszym studiu. Nie spodziewałam się tak pogodnego, naprawdę tak pogodnego przywitania, powitania wszystkich waszych słuchaczy. Proszę zadać jeszcze raz pytanie, bo się skupiłam na powitaniu. Tak, po prostu. Jakie czynniki składają się na dobry wizerunek? Kochani moi, dobry wizerunek to jest przede wszystkim styl, o czym zawsze mówię. Każdy powinien, każda pani, każdy mężczyzna też, to obejmuje również mężczyzn, wyrobić sobie własny styl,
Ale tak naprawdę nie tylko ubranie zdobi człowieka. Ono dużo mówi o nas, o naszym charakterze, ale nie mogę, tutaj jestem gościem, prawda, pominąć ładnego uśmiechu. I nawet jeżeli nie mamy na sobie coś wow, pięknego, ładny uśmiech obroni nas w każdym momencie. A żeby był to ładny uśmiech, niestety muszą być, niestety, wstety, muszą być ładne zęby. I ja powiem, ja mam to we krwi, ponieważ ja się wychowałam w gabinecie stomatologicznym mojej mamy i mojej cioci. To były siostry. Mama była stomatologiem zachowawczym, a ciocia chirurgiem szczękowym. No oczywiście tam było, również była protetyka, więc ja od dziecka wychowałam się właśnie w tych regułach mycia zębów. U dzieci konieczne jest, żeby dzieci, mama bardzo zwracała uwagę, jak już wymyją zęby wieczorem, żeby nie jadły słodyczy. Jeżeli jedzą, to trzeba ponownie wrócić i umyć zęby. Mycie zębów jest niezmiernie ważne, bo wtedy my dbamy o naszą higienę, a jednocześnie o nasze, o zdrowie przede wszystkim naszych zębów. Także ja mam to we krwi i jeszcze powiem, że uśmiech to są właśnie ładne, białe zęby. Nie każdy jest szczęściarzem. Ja na przykład nie mam super białych zębów, bo kolor zębów zależy od naszego organizmu, prawda? Od naszej już ustawionego jakiegoś schematu nas samych. Natomiast ładne szkliwo jest to bardzo ważne, dlatego zachęcam do piaskowania, do czyszczenia, do higieny. To jest niezmiernie ważne i wtedy uśmiechajmy się. Uśmiech pomaga żyć. No wspaniale. Zatem czy uśmiech odgrywa zasadniczą rolę w budowie wizerunku? Czy uśmiech ma znaczenie w wizerunku? Tak, właśnie o tym mówimy, że jeżeli nie mamy na sobie pięknej sukienki, no dzisiaj nie mam, no mam, nie czuję się dobrze, nie zdążyłam się przebrać, ale kobieta z czarującym uśmiechem, z ładnymi zębami naprawdę poradzi sobie w każdej sytuacji, nawet jak nie czuje się dobrze ubrana, ponieważ na dobry wizerunek, tutaj jeszcze wrócę do tego, to jest tutaj w waszym przypadku mycie zębów, higiena, ładny uśmiech, ale również siadanie, sposób chodzenia, sposób poruszania się. Ja jako mała dziewczynka miałam bardzo taką mamę, która zwracała na to uwagę. Mama pochodziła z rodziny arystokratycznej, gdzie była taka kinderstuba i ja musiałam chodzić z książkami na głowie, musiałam ćwiczyć tak i się garbię, bo ja robiłam mamie na złość. Ja byłam bardzo krnąbrnym, ale to poruszanie się, dziewczynki muszą ładnie siedzieć, trzeba to ubranie, które mamy, umieć pokazać, bo to nie chodzi o to, żebyśmy miały na sobie nie wiadomo za jakie pieniądze, jakie koszty, prawda, wydały na ubranie. Tu nie chodzi o to, możemy pokazać coś, co wcale dużo nie kosztuje i dodając do tego właśnie uśmiech. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ja spotkałam ludzi, na przykład ktoś cierpi na ból zęba. A to ja pójdę, wyrwę, to jest ostatni ząb, to nie ma znaczenia, ja nie chcę już cierpieć i to tak wychodzi. I mama też zwracała bardzo uwagę, bo jeżeli nie leczysz, a wolisz wyrwać, no bo się nie widzi, bo tam gdzieś daleko, zmienia się układ szczęki. I niestety my mamy już, prawda, to pan doktor doskonale, wy państwo o tym wiecie, zmienia się układ szczęki. Dlatego pierwszą takim, prawda, sygnałem o to, żebyśmy mieli zdrowe zęby, to jest właśnie to mycie. I ja tutaj widziałam panią, doktor, która pokazywała irygację. Ja to robię, ja to mam. Nie, tak, ja to robię. Muszę się przyznać, doktorze, że ja nie lubię
nitkowania zębów. Niego nie Mnie lubi. to denerwuje. Ja tego nie lubię. Natomiast irygacja, robię to codziennie, szczególnie kiedy idę spać, tak, przed spaniem. I to od razu jest świeżość w buzi, to jest wypłukane, to jest naprawdę od razu ja się czuję lepiej. Takie uczucie no, lekkości, dokładnie. Pani w ogóle swoją całą działalnością wielu, wielu lat za granicą, we Włoszech, w Polsce, często Pani gości na ekranach programów telewizyjnych, sama też produkcje i promocje sztuki sprowadza z pięknych rejonów Włoch, no Sycylii, z tego co wiem, i z Rzymu. Często można obejrzeć live'y i teraz z Fashion Week też wspaniałe kreacje. No jest to taki wkład Pani do tego świata kolorowego, eleganckiego, stylu, budującego pewność siebie, dającego szacunek dla siebie, do swojego ciała. Kreuje Pani styl życia, przenosi Pani najlepsze wzorce ze świata. To jest wartość dodana, to są rzeczy bezcenne, dlatego że tylko ludzie kochający sztukę, kochający piękno, mają taką naturalną potrzebę wynikającą z serca i jest to wspaniała Pani praca, cecha. Jestem niezmiernie wzruszony, że mogę poznać i przedstawić też moim znajomym, pacjentom tak cudowną postać, która swoją delikatnością próbuje nam wszystkim wprowadzić ogromny taki dar cieszenia się z siebie, ze swojego życia, właśnie przez kolorowość, nie szarość, przez nietuzinkowość. I to nie jest kwestia ogromnych finansów, tylko właśnie umiejętności naśladowania pięknych rzeczy, które na świecie są do przeniesienia do nas, do Polski. To jest takie wspaniałe dzielenie się potem z innymi swoją właśnie taką postawą człowieka uśmiechniętego, człowieka pogodnego, właśnie z uśmiechem. No i wspaniale by było, żebyśmy wszyscy byli tacy kolorowi i oddani sztuce i takim pięknym cechom. Także w Pani podejściu moda, styl, kreacja, zdrowie, naturalna otwartość i oczywiście piękny, naturalny uśmiech wpływa na satysfakcję z życia, na poczucie sprawczości, jednym słowem na poczucie tworzenia ze swojego życia arcydzieła, co się Pani wspaniale udaje, także miło. Ja dziękuję za tak miłe słowa. Powiem Państwu, że moda i wizerunek to moja pasja, więc Rzym, Włochy nauczyły mnie tego wysublimowanego gustu i ja postanowiłam przenieść to tutaj właśnie do Polski. Często też bywam w Polsce, zresztą ze względów rodzinnych ostatnio bardzo często i rozpoczęłam cykl moich programów w Instytucie Kultury Włoskiej, gdzie zapraszam moich gości z Włoch, z świata mody, ale ze świata mody tej z wyższej półki, znanych bardzo właśnie ludzi i projektantów, którzy są bardzo cenieni, znani we Włoszech i chciałabym, żeby oni tutaj w Polsce pokazali to, co oni robią, jak wykańczają. Bardzo ważne jest wykończenie, bardzo ważny jest jakość materiału, więc COVID nas zatrzymał i mnie też zatrzymał. Niestety, zębów nam nigdy nie przeszkodzi myć i uśmiechać się, bo to możemy nadal robić, ale moje programy COVID zatrzymał i takie słuchy chodzą, że we wrześniu może rozpocznę cykl programów, bo na razie były to 3 programy, teraz będzie 4, będzie La Rai, telewizja Rai, która będzie oczywiście
prowadziła te rozmowy. Tak. No ale ja na razie czekam z nadzieją, że COVID odsunie się od nas i będziemy mogli żyć tak, jak chcemy, prawda? No wszyscy zostali upośledzeni w jakiś sposób przez COVID, także to niestety to dotknęło wszystkich. Ale tutaj nie ma nic wspólnego uśmiech. Uśmiech jest bardzo ważny, proszę Państwa. I tego mi jest troszkę brak w Polsce, powiem, bo Włosi uśmiechają się bez przerwy. Oni mają to we krwi, oni stale się uśmiechają. I tego troszeczkę jest mi brak, bo Polska jest takim krajem troszkę smutnym i szarym i bez uśmiechu. Dlatego ja namawiam sąsiadów, gdzie tam jesteśmy, prawda, robimy zakupy. Uśmiechajmy się do siebie, bo wtedy jest łatwiej przeżyć, prawda, dzień. Bo to jest dzień, składa się z małych drobiazgów. I tutaj namawiam właśnie do tego preludium, leczenia zębów, bo może wcale nie trzeba będzie leczyć, właśnie do mycia. Bardzo ważna jest higiena. No to mam wpojone przez mamę, no akurat właśnie miałam taką mamę, lekarza stomatologa, więc to samo przyszło. No i oczywiście jeszcze bardzo ważne, ja tutaj bagatelizowałam to sama z moim synem, mama bardzo zwracała uwagę na zgryz. Dokładnie. I na regulowanie zębów u dzieci. I bardzo krzyczała, na pewno pan doktor tutaj przyklaszcze. Ja nie wiem, czy mam jeszcze chwilę czasu, ma żeby. Pani Ewo, czas oczywiście. Żeby, się, że możemy... żeby tak. Długo nie utrzymywać smoczków u dzieci. Mama uważała, żeby odzwyczajać jak tylko się może, a nawet w ogóle nie przyzwyczajać do smoczków, bo smoczki powodują zły zgryz. I żeby jednak na to, tak, prawda? Zwracała. Ale kiedy była moja mama? Przecież to były stare metody leczenia, a jednak, prawda? Ale właśnie te stare metody wcale nie były złe, bo były najlepszą ochroną przed tym, żeby się nie znaleźć w gabinecie ortodontycznym, chirurgicznym. Jak mówimy też o polskim uśmiechu, to przydałoby się też więcej przytulać. Wtedy, wtedy endorfiny mamy, jak się uśmiechamy, a nie histaminę i kortyzol, który powoduje mnóstwo chorób i to naprawdę poważnych, wręcz geny zmieniają swoją transparencję. Przy przytulaniu się mamy oksytocynę i wazopresynę. To jest hormon, który jest zdrowotno, leczniczo. Jak się tylko uśmiechamy i czujemy się taki właśnie uścisk świata i miłość, bo tylko miłość się liczy, to wówczas nic nas nie zatrzyma przed realizowaniem naszego życia, naszych postaw. I dlatego jestem pełen optymizmu, że jednak uśmiech nas wybawi i spotkamy się na niejednym w świecie evencie, na niejednym wydarzeniu, bo nie spodziewam się, że tak wspaniała znajomość skończy się na jednej rozmowie. Ale ja wiem, no przepraszam, tutaj przerwę, rozmawialiśmy troszeczkę przez telefon, że pan kocha obrazy, pan maluje, pan jest artystą również niezależnie od swojego, prawda, zawodu, który pan wykonuje i to się ceni, to jest cudowne właśnie, ta kreatywność, a jednocześnie zawód, który no, jest konkretny, prawda? Tak, kreatywność to jest coś, no co musimy walczyć. Kreatywność to jest nasza świadomość. My żyjemy w programie, w podświadomości. Jesteśmy uczeni od 2 do 6 roku życia dosłownie wszystkiego, co potem robimy w całym swoim życiu. Zostajemy zaprogramowani w fazie teta, w fazie wręcz hipnotycznej. Nikt tego nie bierze pod uwagę. Dziecko małe, dziecko nie rozumie i tak dalej. 2, 6, nieraz mówi się 7. lat, to jest wszystko. I żyjemy w programie, jak komputer, zaprogramowani. Więc
Jak tylko możemy się przebić do fazy kreatywności, to jest cudowne, to jest wtedy życie nasze, a nie życie maszyny wśród maszyn. Brońmy się przed tym właśnie dzięki takim postawom jak pani, nietuzinkowego, wspaniałego pokazywania świata, serducha, bo to jest właśnie najważniejsze, co możemy zrobić dzisiaj, to jest koherencja serca z rozumem. To my mamy w ogóle zupełnie inne wtedy spojrzenie na świat, bo najpierw serce nam mówi, co jest ważne, a potem program, który jest w mózgu. Mógłbym też długo na ten temat, ale jestem tak szczęśliwy, że mogę rozmawiać o kimś, kto 30 lat transformuje ponad z Włoch, pięknych terenów, nie zapominając o swojej ojczyźnie, dzieląc się wartością właśnie dlatego, że serce jak ma się tutaj i pani to pięknie przedstawia. To są detale, jak pani mówi, ale z detali jest złożony świat, z drobiazgów, drobiażdżeczków. My jesteśmy takimi mróweczkami, które jednak potrafią coś zrobić i trzeba w to wierzyć, że wszyscy ludzie są dobrzy, kochani, wspaniali i potrafią naprawdę tak wiele, tak z wszechświata wziąć, tak niesamowitą z przestrzeni siłę. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy świetlistymi postaciami, które potrafią ogromną ilość mocy, nie siły, mocy dać. Jeden człowiek drugiemu, bo jesteśmy jednością, jesteśmy jednym i tym samym. I tylko wtedy, kiedy zrozumiemy to, będziemy szczęśliwi. Trzymajmy się razem. To jest, a szczególnie teraz w tych trudnych czasach, uśmiechajmy się do siebie, trzymajmy się razem i patrzmy na siebie ciepło. To jest niezmiernie ważne. No właśnie. Jest to tak urocza rozmowa, że mógłbym nie kończyć, ale myślę, że my będziemy mogli się jeszcze nieraz spotkać i porozmawiać, a tutaj jeszcze raz przypominam, gościem programu była Ewa Bardadin, dziennikarka, krytyk mody, stylistka i przeuroczy i serdeczny człowiek. Wszystkiego dobrego, pani Ewo. Ja powiedzieliście państwo, ja nie mam głosu, tak wyłączyłem. Aha, dobrze. I tak na pełnej higienizacji wpadłam. Na zakończenie, żeby pani osobiście również podziękować. Jak usłyszałam, powiedzieliście tutaj, że świat się składa z drobiażdżku. W związku z tym, kochani moi, wszyscy, tych drobiażdżków, czterech tylko, budujmy pełną higienizację jamy ustnej dla naszego lepszego uśmiechu. Dobranoc, tak, do widzenia. Tak. Podkreślam to, to jest. Kochani, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.